Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Teraz nastąpi wprowadzenie sztandaru szkoły. Słów powiem.
często zaczynamy zastanawiać się, co powinniśmy powiedzieć. Życzymy licznych sukcesów zawodowych, zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy. Że mamy nadzieję, że wykonywana praca w końcu stanie się źródłem społecznego uznania. Wręczamy ten drobny podarek, który jest symbolem naszej wdzięczności i podziękowaniem za niekończące się pokłady empatii. Dzięki takim ludziom świat jest lepszy. Składamy szczere wyrazy podziękowania za wszelkie rady, pochwały, a także słowa konstruktywnej krytyki. Dzięki nim jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Chcemy podziękować za wszystkie uśmiechy, miłe słowa i dobre rady. Dzięki Wam szkoła się staje dla nas miejscem przyjaznym. Czujemy się tu jak w domu. Tak często jest. Natomiast ja powiem tak. Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi każdego dnia wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania. Nauka była ciekawsza od nauki. Trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć. Po latach, kiedy będziecie dorosłymi ludźmi i skończycie szkołę, pójdziecie przez życie w waszych myślach i sercach pełnych wdzięczności, zostaną na zawsze właśnie nauczyciele. Wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. Barbary Obrotowskiej wręczyć dwa stypendia. Stypendium starosty Nowogrodzkiego za bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych otrzymuje, tu jest informacja, że uczeń zespołu szkół. No niech tak będzie. Bo po tylu latach ja jestem uczniem szkoły podstawowej nr 3 i kolejnych innych. Mimo tego, że już do tej szkoły nie chodzę, ale uczniem tym jest Franciszek Duchalski. Okoryczny stron. Autorka się pani z żony rozłóża.
Mount Montgomery napisała: jeśli umie się szukać, to w każdym można znaleźć coś dobrego. Zadaniem nauczyciela jest właśnie odnalezienie tego pierwiastka i rozwinięcie. Prawda jakże aktualna i niezwykle ważna, a napisana 150 lat temu, bo właśnie teraz mija 150. rocznica urodzin Lucy Montgomery. Szanowni Państwo, szanowna dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy i wy uczniowie i rodzice, składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i działania, które podejmujecie każdego dnia, za ważną rolę, jaką odgrywacie w procesie wychowania młodego pokolenia Polaków. Szanowni Państwo, przekazuję wyrazy szacunku i uznania za Waszą pracę i jej efekty. Życzę zdrowia, energii i wytrwałości, zrealizowania planów życiowych i zawodowych oraz tego, aby podejmowane kroki były źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Z poważaniem w imieniu na ręce Pani Dyrektor z życzeniami od Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję. Dlatego jesteśmy sobie bardzo potrzebni i od siebie zależni.